Cześć Marcin. Cześć Olu. Skąd ten pomysł na bitą śmietankę? O kurczę. Skąd pomysł na bitą śmietankę? Połączyłem fakty. Pomyślałem, FAME to jest gala freakfightowa. Co gdyby zrobić mniejszą galę freakfightową, żeby zainteresować swoją publikę tematem freakfightów? Zrobić taką wersję demo u siebie i tym promować pay-per-view, tak jak to wcześniej był jakiś chociażby utwór muzyczny, tak teraz postawiłem na nazwijmy to program, śmieszny segment po prostu, jakim była bita śmietanka, śmieszny stream zaplanowany i jak widać przyjął się całkiem nieźle, zobaczymy jak to się odbije potem na przykład na pay-per-view, które sprzedam. Kupujcie koniecznie od Marcina, natomiast powiedz, czy kolejna edycja jest w planach? Tak, w związku z tym, że odbiór był bardzo pozytywny, w związku z tym, że tak naprawdę ja tam się tylko dobrze bawię, bo już takie sprawy jako poważny biznesmen oddaję swoim asystentom, to myślę, że nie ma problemu z tym absolutnie i druga edycja pojawi się, tylko nie mogę obiecać kiedy. Czy na tej drugiej edycji moglibyśmy zobaczyć walkę twoją z Rafoniksem? Na drugiej edycji Bitej Śmietanki? Oczywiście, żebyśmy mogli. Rafoniks ma wolny wjazd, aczkolwiek być może w przyszłości pojawi się lepsze okazje do takiej walki, takiego zestawienia. Kto wie? A ty masz chyba sobie do wyjaśnienia z nim parę rzeczy, prawda? To co, skąd wynika w ogóle to, że on tak ciebie nie lubi? Słuchaj, prawda jest taka, że jak gdzieś tam oceniałem, być może oceniałem jako twórca czasem, wiesz, czasem jeden twórca drugiego w jakiś tam sposób zrecenzuje, czy to zrobił ktoś, kogo ja znałem i on się przypierdolił też do mnie w związku z tym, no ale on używa mocniejszych słów, nie? Ja mówię, że się skończył, że już nic nie znaczy i że jest nikim, no on mówi, że chce mi zapierdolić i jak mnie widzi, to się w nim, wiesz, ładuje negatywna energia, mimo tego, że raczej mnie nie widział od tamtej pory, więc nie wiem skąd on to nawet wie, ale być może już wie, żeby tak było. Więc może jest nawet jeszcze gorzej, może planuje na mnie zamach, kto wie, więc to raczej Rafoniks jest do mnie negatywnie nastawiony, ja raczej, mnie raczej bawi jego postać i mogę się z nim poprzekomarzać, ale niekoniecznie jakoś wyzywać czy skakać się do gardła. Myślisz, że jesteś w stanie pobić rekord hejtera i skończyć go szybciej niż 9 sekund? Słuchaj, no fakt faktem, na walce z hejterem miał trochę ułatwione zadanie, żeby szybciej upaść, bo tam był mniejszy oktagon. Tutaj, jeżeli byłaby to walka na Fejmie, no to ten oktagon jest większy, bo to już nie jest ta arena, co na Hype to się nazywało. No, więc na pewno ma większą przestrzeń do uciekania, ale postaramy się oczywiście, żeby Rafoniks spadł i ja się też postaram, żeby to było jak najszybciej. Jak myślisz, dlaczego Franio jest tak pewny siebie? Słuchaj, może to jest gra psychologiczna, a może on wie czegoś, czego ja nie wiem. Nie mam pojęcia. A może tak mu psycholog powiedział, że tak jest zdrowo. I może on sobie afirmuje. Jestem pewny siebie. Jestem pewny siebie. Nie mam pojęcia. Zobaczymy, co pokaże. A ty jesteś pewny siebie? Ja jestem pewny siebie, aczkolwiek jako ktoś, kto na pewno nie ma walki we krwi, czy nie myśli o tym, żeby się napierdalać dzień w dzień, to zawsze biorę pod uwagę jakieś ryzyko, że jednak mogę przegrać, że to jest gra pewna umiejętności, błędów i tak dalej. Bardziej podchodzę być może strategicznie, taktycznie niż jestem silniejszy i chuj. Franio zarzucił ci to, że stosujesz doping. Jak się do tego odniesiesz? Słuchaj, czy ja stosuję doping? Myślę, że każdy stosuje jakiś doping. Ja akurat mam doping, wiesz, swoich rodziców, wielu kibiców, widzów i tak dalej. A tak całkiem poważnie, słuchaj, prawda jest taka, że cokolwiek by tam nie wchodziło do mojego organizmu, nic nie jest wbrew regulaminowi. Nie wpadłem przecież na testach antydopingowych w Fejmie. A myślę, że akurat trochę, być może użyję analogii z Formuły 1, uważam, że suplementacja też jest swego rodzaju taktyką, więc czemu ja mam mówić, co tam się kryje u mnie pod maską? Ja się w każdym razie czuję bardzo dobrze, a w kwestii, słuchaj,
jakby nie wiem, o co jest dokładnie zarzut. No i tyle. Ja nie powiem, jaka jest prawda. Nie obchodzi mnie to, myślę, że nikogo nie powinno obchodzić. Może Franie miał na myśli nikotynę. A może faktycznie nikotyna gdzieś tam jest uznawana chyba za nootropik, czy to się jakoś tak nazywa. W każdym razie gdzieś tam wspomaga umiejętności kognitywne, więc może rzeczywiście o to mu chodziło. Nie mam pojęcia, co on ma w głowie. Także, wiesz, był tu u ciebie już? Tak, był u mnie w studiu. Okej, okay, a może chcesz zaktualizować z nim to wszystko, o czym rozmawiamy teraz? To się dowiesz wtedy, Olu. Dobrze, mam nadzieję, że obejrzysz w takim razie wywiad. Ja mogę tylko mniemać. Oczywiście. Natomiast zapytam cię, bo Franio też zarzucił ci, że ty dobierasz sobie słabszych przeciwników. No i jak się do tego odniesiesz? Olu. A kiedy on mi zarzucił coś takiego? No, wiesz, w komentarzach ludzie tak też piszą i tak dalej. A, czyli to nie Franio i to był na konferencji Sylwester, na co już się dosyć... Wiesz, no chciałam poddymić trochę, żebyś odpowiedział temu Franio. Rozumiem, rozumiem, ale słuchaj, no nie mógłby tak powiedzieć Franio, bo przecież on mówi, że ze mną wygra na 100%. Więc może on przerwie moją szczęśliwą pasję, może nie, ja zrobię wszystko, żeby tak nie było. Ale ja, ale dobrze, wierzę. Natomiast powiedz, czy ty uważasz, że to są słabsi przeciwnicy? Specjalnie? No powiem ci tak. Zestawienie z Nitrem na szybkości w skrócie. Jego, jakby ludzie tam mieli okazję zobaczyć za boksalem, niewiele pokazał, ale z drugiej strony ludzie też mnie mieli raczej w związku pewnie z przeszłością jakąś tam e-sportową czy streamerską, że ja też raczej poza komputerem niewiele robię, więc gdzieś tam dużo osób nawet stawiało, że Nitro wygra tę walkę. No jakby rezultat finałowy był zupełnie odmienny. A z Konopskim, no myślę, że gdzieś się pociągnęła ta myśl, że ja mogę być jakimś zabijaką, skoro skończyłem Nitra w pierwszej rundzie. Ale było to cięższe, był chyba cięższym wyzwaniem niż Nitro, no nie? I przede wszystkim też może wpłynęło to na to, że Nitro był przecież zestawiany gdzieś z Konopskim, więc jeżeli Nitro miał być na równym poziomie z Konopskim według tam matchmakera jakiegoś, to dlaczego ja mam nie być dużo lepszy od Konopskiego? Aczkolwiek ja wiedziałem, że nie będzie wcale taki słaby, co zresztą zaznaczałem kilka razy na wywiadach wtedy. A czy ty czujesz, że to jest dla ciebie te całe freak fighty, czy jak skończyć się kontrakt, to nie będziesz chciał tego kontynuować? Wiesz co, kontrakt mi się już jeden skończył, drugi podpisałem, więc znaczy się, że kontynuujemy tę przygodę. Myślę, a jak ten drugi się skończy? Jak ten drugi się skończy? Nie mam pojęcia. Też zobaczymy, myślę. Wiesz, dopóki to jest wszystko fajne, mam to na swoich warunkach, te konferencje i tak dalej. Wygrywam walki, no to wiadomo, czemu miałbym to kończyć? Ale nie wiem, być może złamię rękę, wykluczy mnie to na pół roku i mi się odechce. Powiedz mi, jak być w topce Twitcha? Co zrobić, żeby być w topce Twitcha? Jak osiągnąć taki sukces? Co zrobić, żeby być w topce Twitcha? Kurczę, przemyślmy, kto jest w topce Twitcha. Multi, Mergani, ja, Evron. Kurczę. Sami faceci. Każdy, oj, kobiety się nie doszukasz w topce. Chyba, no właśnie, chyba że w topce rankingu kobiet. To wtedy tak, to wtedy tam będą. Nie mam pojęcia, ale słuchaj, wszyscy jesteśmy inni z tych, których wymieniłem, więc może to jest po prostu bycie sobą i konsekwentna praca i wiara w to, że akurat twoja osobowość przypadnie dużej ilości ludzi do gustu. Tak myślę. Twoja przypadła. I moja przypadła już lata temu, za co jestem bardzo wdzięczny i tak staram się to utrzymać. Dziękuję ci bardzo, Marcin, za rozmowę. Ślicznie ci dziękuję, Olu. Dziękuję.